Witam, nazywam się Krystyna Rosińska, pracuję w zespole szkół nr 49 na ulicy Tołstoja 2. Uczę w szkole podstawowej i w liceum i z Khanem pracuję już od wielu lat. Pokażę teraz, jak to robię, od czego zaczynam. Zaczynam od zalogowania się na Akademii Khana. Jestem w tej chwili na swoim koncie. Jeśli otworzę sobie swój login, to pojawiają mi się różne możliwości. Strona główna nauki, pulpit trenera. Ja najczęściej używam pulpitu trenera. Jeśli wejdę w pulpit trenera, pokazują mi się moje klasy, z którymi aktualnie pracuję. I mogę stąd obserwować działania moich uczniów. Wejdę teraz w jedną z klas i sprawdzę, czy mają jakieś aktualne zadane prace domowe. Aktualnych, aktywnych nie ma, ale mogę sprawdzić poprzednie i w tym momencie widzę, że no, w tej klasie ta działalność uczniowska nie zawsze jest taka, jakiej bym oczekiwała. Są tematy, które wykonali prawie wszyscy uczniowie, 19 osób na 22, a są, większość jest takich, których wykonało tylko kilka osób. No, ponieważ Akademia Khana nie jest obowiązkowa, mimo że jest innowacją w naszej szkole i staram się, żeby tylko uczniowie otrzymywali oceny pozytywne, wobec tego nie karzę ich za to, że nie zrobili czegoś, nagradzam za to, co zrobili. W innej klasie mam nadzieję, że to będzie wyglądało lepiej. No, trochę rzeczywiście wyniki są lepsze. Mogę z tego poziomu w zadanych ćwiczeniach wyświetlać raporty. W raporcie, z raportu dowiaduję się, czy ćwiczenie było łatwe, czy trudne dla moich uczniów i ewentualnie na godzinie dodatkowej zapraszać te osoby, czy na lekcji zapraszać te osoby, które miały problemy na omówienie tematu.